Kontrolerzy, proszę o pozwolenie na start. Mieliśmy spędzić Wielkanoc w Acapulco. Procedury? Zgoda. Stery? Zgoda. Chyba nastąpi drobna zmiana planów. Powiedzmy... na Księżyc. Silniki. Trajektoria. Żyro. Przejmę stery. Poruszam nimi. Systemy podtrzymywania i delikatnie wyląduję na Księżycu. Nie przeszkadza wam, że ludzie traktują to jak rutynowy lot? Nie ma nic rutynowego w locie na Księżyc. Tu kontrola Houston, mamy zgodę na start. Zegar idzie. Rakieta opuściła wyrzutnię o 13:13. Chłopaki, lecimy na Księżyc. Załoga Apollo 13 życzy wszystkim na Ziemi miłego wieczoru. Houston, mamy problem. Tańczymy dzikie szymi. Coś wycieka w kosmos. Jakiś gaz. Ale im skoczyło tempo. Apollo 13 gubi tlen. Już wiadomo, że załoga nie wyląduje na Księżycu. Czemu tu jest tyle ludzi? Coś wysiadło w statku taty. Mam prośbę w imieniu dziennikarzy. Przekażę ją pan mojemu mężowi, jak wróci do domu w piątek. Tracimy kontakt radiowy. Jaki masz odczyt? Potworna awaria. To niemożliwe. To pewnie awaria instrumentów. Ten statek jest martwy. Odbijemy się od atmosfery i nie wrócimy do domu. Systemy podtrzymywania życia mogą działać niecały kwadrans. Jeszcze nie straciliśmy człowieka w kosmosie i nie stracimy go na mojej zmianie. Ile trwa przygotowanie lądownika? Według instrukcji 3 godziny. Nie mamy tyle czasu. Apollo 13.